Dzień dobry, kolejne nagranie. Dzień wolny spędzamy przy czym? Przy czymś przyjemnym oczywiście. A ja, jak wiecie, lubię majsterkować i robić różne rzeczy, również z drewna. I tym razem jestem w swoim starym domu. Część osób wie, gdzie on się znajduje, a część osób nie wie, niech tak zostanie. I przy mnie kolejny zestaw sobie wziąłem na... zobaczymy, ile czasu mi to zajmie. W ogóle może nie będę dzisiaj w stanie go zrobić, nie wiem. Nie sprawdzałem właśnie w sieci, ile czasu będzie potrzebne na 237 elementów. Ale jest to kolejny model z U-Gears. Tym razem nowy model, bo będzie to żaglowiec. Cóż za narzędzia zabrałem do tego, aby wykonać ten model? Wziąłem sobie ten młoteczek, który był wykonany przy jednym z poprzednich modeli. On się przydaje, bo ma dwie strony. Jedno takie zaostrzone miejsce, a drugie większa powierzchnia. I całkiem naprawdę fajnie się on przydaje. Mam też obcinaczki, te takie modelarskie. Jedne z najtańszych, jakie znalazłem, ale one fajnie się tutaj przydają. Mam też ten element do wyciskania. On zapewne również będzie w tym zestawie. I mam jeszcze mój nóż, bez którego się nie ruszam. Który również się przydaje w wielu sytuacjach. Był film również o nim. Tak w ogóle. I zaraz zobaczymy, co jest w tym zestawie. Wiecie, co też jest fajne w tych układankach? To, że każdy zestaw jest naprawdę różny, inny zupełnie od poprzednich. Te przełożenia, te mechaniczne połączenia elementów są naprawdę kompletnie inne. I to jest też dla mnie zawsze wielka niewiadoma, co też oni tu wymyślili. Jak te ruchome elementy będą się poruszać, dzięki czemu. I zaraz zobaczymy, co też mamy tutaj. Też inaczej. No i właśnie, zobaczcie, kolejny zestaw i znowu jest troszeczkę inaczej. To raz, dwa, trzy, cztery, pięć sztuk, jeśli chodzi o... te elementy sklejek, czyli 5 sklejek pełne elementów do wyciśnięcia, oczywiście instrukcja, czy coś jeszcze, chyba nie, ale tutaj jest coś innego, taka przekładka, która chowa trochę wykałaczek, kilka gumek recepturek znowu. Jest papier ścierny i jest takie coś, trochę sznurka. Taka porządna dratwa, można powiedzieć. No i jeszcze jest żagiel. Żagiel jest zrobiony z takiego papieru z włóknami. Nie wiem dokładnie, jak on się nazywa, ale jest to taki papier, którego nie da się przerwać. Nie wiem, czy kojarzycie takie tkaniny. No i mamy tutaj dwa żagle. Można to prać. Nie prasować żelazkiem. Dobra, to na pewno się przyda, ale na sam koniec, więc te elementy wrzucam i zabieramy się za składanie tego modelu.
dotarliśmy do końca nagrania i Trimaran Marihobus, myślę, że jeden z najładniejszych modeli, jakie w ogóle robiłem, jest cały i gotowy. Wygląda to naprawdę niesamowicie. Ilość szczegółów tutaj, to całe taklowanie, tak? Te wszystkie liny, które są tutaj założone, to naprawdę robi robotę. Wygląda to niesamowicie. I ilość elementów, które też tutaj działa, to jest no, po prostu mistrzostwo świata. Naprawdę ten model jest naprawdę niesamowity. Jakieś trudności? Myślę, że daje do wiwatu ten sam sznurek, ta linka, która jest spleciona z takich dwóch, no, nie wiem jak to powiedzieć, no dwóch sznurków i nie jest to proste po przekładanie w niektórych miejscach na dwa razy, więc trzeba się trochę namęczyć. Jak widzieliście, to sobie nadpalałem, zgrzewałem, żeby ten czubek był trochę sztywniejszy, ale i tak jest to wyzwanie. Tak czy inaczej, cały model jest zrobiony. Robię zbliżenie i się teraz nim trochę pobawię. Zobaczycie, co tutaj działa i jak się tutaj ruszają różne rzeczy. A z Wami się widzimy za kilka dni, jak zawsze, nie? Pod filmem macie link do sklepu. Jest również kod zniżkowy na dany miesiąc, więc warto skorzystać, jeśli chcecie. Tym bardziej, że idą święta, nie? Warto pomyśleć o bliskich, albo nawet sobie samym. I sprawić na przykład taki model, bo dla mnie to jest niesamowita rzecz. Do zobaczenia wkrótce, a teraz zobaczcie króciutko prezentację. Model prezentuje się następująco. Sami widzicie też, jaki jest spory. Stoi już na podstawce. Sama podstawka też ma linę, więc tutaj dopracowanie tych wszystkich detali jest niesamowite. No i teraz, co z nim można robić? Pierwszą rzeczą jest opuszczanie głównego żagla. A tutaj ja się wspomogę. Już opuszczamy. Kręcąc tutaj tym jednym pokrętłem z tej strony. Zaraz, nie jest to dla mnie zbyt wygodne, ale postaram się. I tym samym pokrętłem również kręcąc w drugą stronę możemy żagiel, ten główny, postawić całkowicie do góry. Dobra, to jest jedna rzecz. Teraz tutaj druga rzecz z przodu. Zwijanie tego żagla. Tutaj myślę, że trafią się jacyś żeglarze, więc możecie ponazywać odpowiednio te żagle. Tak, w jedną stronę i już robimy w drugą stronę, czyli żagiel jest rozwinięty. Mamy również zwinięto na gumkę kotwicę, która później samoczynnie się wciąga, więc jeśli rozwiniemy, to ona sama później trafi tutaj z powrotem. Koniec? Nie, moi drodzy. Kolejne pokrętło z tej strony. Sorry, to jest do stawiania żagla. Takie samo pokrętło jest z drugiej strony. I tutaj opuszczamy, to będzie widać, czyli kręcę tym pokrętłem z drugiej strony. Opuszczamy banderę. Opuszczamy. Ja już patrzę, która to jest linka. Ta. W każdym razie możemy opuścić na sam dół i podnieść. To jest tym samym pokrętłem, więc tutaj za dużo nie będę kombinował.
Mamy również ster oczywiście z tyłu. Ster jest zsynchronizowany, ponieważ tutaj mamy, no jest to trimaran, ma trzy kadłuby. Na dwóch zewnętrznych kadłubach są takie dwa duże stery. Jest to również zsynchronizowane, więc jednym sterem operujemy dwoma, jednym sterem, jednym kołem sterowym operujemy dwoma sterami. Może tak. Mamy również tutaj takie duże przełączniki i one znowu zajmują się przechylaniem czy wychylaniem żagla w jedną i w drugą stronę. Tak, widzicie? Działa. Mogę pokazać tak, do przodu. Cyk. I ten żagiel z przodu się przechyla w jedną lub drugą stronę. Lub możemy ustawić to również na samym środku. I z drugiej strony również jest podobna sytuacja. Cyk. I żagiel przeginamy w jedną i w drugą stronę. Lub też ustawiamy na środku. To koniec? Nie, nie, jeszcze nie. Są też takie małe szalupy ratunkowe, które możemy rozłączyć w razie czego i pośmigać. I słuchajcie, nawet na tych małych szalupach jest ster, który się rusza. Możemy to później przyczepić. I same szalupy również można, one są w tym momencie nachylone na statek tak naprawdę, ale możemy to również przestawić. Są takie blokady i wtedy szalupa trafia nad statek. Także to wszystkie niespodzianki w tym modelu. Zrobię teraz jeszcze jakieś małe zbliżenie na detale i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.